Siema YouTube, z tej strony Piotrek, a.k.a. Miejski Drwa, zapamiętajcie to imię. Witam Was w drugiej części mojego dekalogu dla początkujących. Jeżeli tutaj jesteście, znaczy, że pierwsza część Wam się spodobała i jesteście ciekawi, co dalej. W takim razie rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy. W większości przypadków przed swoim treningiem stawiamy pewnego rodzaju cele sylwetkowe. To znaczy, albo chcemy budować masę mięśniową, albo chcemy redukować tkankę tłuszczową. W jaki sposób chcemy zmienić kompozycję naszego ciała? I teraz, niezależnie od celu, który przed sobą stawiamy, każdy z nas podlega tym samym prawom fizyki, które rządzą naszym wszechświatem, a na pewno naszym światem. Jeżeli chcesz, żeby Twój organizm budował masę mięśniową, to musisz dostarczyć do swojego organizmu wraz z pożywieniem więcej energii, niż on zużywa przez dobę. I wtedy, przy odpowiednim treningu, przy odpowiedniej regeneracji, masz szansę na to, że z tej nadwyżki kalorycznej Twój organizm zacznie budować nowe mięśnie. I w drugą stronę, jeżeli chcesz redukować zbędną tkankę tłuszczową, musisz zadbać o to, żeby do Twojego organizmu było dostarczane mniej kalorii z pożywienia, niż Ty zużywasz w ciągu dnia. I wtedy Twój organizm niechętnie, ale jednak będzie zmuszony do tego, żeby korzystać z pokładów tkanki zapasowej, czyli z pokładów tkanki tłuszczowej. I w ten sposób będziesz w stanie redukować tkankę tłuszczową. Jakież to proste, prawda? No niekoniecznie. Więc jeżeli to takie proste, to dlaczego tylu osobom na całym świecie po prostu nie wychodzi? Bo rzeczywiście, o ile bardzo proste jest wytłumaczenie tego w kilku zdaniach, to dużo trudniejsze jest konsekwentne realizowanie swoich założeń dietetycznych. Trudne jest długotrwałe przebywanie na deficycie kalorycznym albo długotrwałe przebywanie na surplusie kalorycznym. I teraz, czy można schudnąć, zredukować tkankę tłuszczową albo budować mięśnie bez monitorowania ilości przyjmowanych kalorii? Tak na żywioł. Właściwie to można. Ale jest to kwestia losowa, jest to loteria, jest to zabawa w ciuciu babkę. I dlatego tylu osobom na świecie się to nie udaje. A teraz zwróćcie uwagę na prostą sprawę. Nigdy, nigdy nie przetrenujesz tego, co jesteś w stanie przeżyć. I co mam tutaj na myśli? Zobaczcie, zjeść 1000 kalorii to jest dosłownie 5 minut. Wystarczy zamówić dużego burgera z frytkami, z dodatkową kolą i już masz spokojnie 1000 kalorii. I teraz pomyśl, ile musisz włożyć wysiłku w trening, żeby to samo 1000 kalorii spalić. Podsumowując to wszystko, jeśli nie monitorujesz i nie kontrolujesz tego, co jesz, to choćbyś dawał z siebie 100, 110% na treningu, wypróbował sobie flaki i żyły, to i tak bardzo mało prawdopodobne, że osiągniesz swoje cele sylwetkowe. No to teraz mój ulubiony temat. Suple, suplementy, koksy, prawie sterydy, magiczne proszki. Poważnie? Ktoś jeszcze w to wierzy? Słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, suplement, patrząc do słownika języka polskiego, suplement to nic innego jak uzupełnienie. Czyli suplement diety jest to taki środek, który ma uzupełnić jakiś Twój składnik żywieniowy. Suplementów na rynku jest dostępne naprawdę, naprawdę mnóstwo, a takich, które rzeczywiście działają i których działanie jest potwierdzone rzetelnymi badaniami długofalowymi wykonywanymi przez lata i naprawdę bardzo mocno potwierdzonymi, jest naprawdę kilka. Można by było je wymienić na palcach jednej dłoni.
i na pewno jeśli brać to na suplement. Są to odżywki białkowe, są to odżywki węglowodanowe, jest to kreatyna, jest to kofeina, arginina, cytulina, kwasy omega-3, no i suplementy witaminowe. W takim razie powstaje pytanie, skoro te wszystkie składniki mogę znaleźć w normalnym pożywieniu, to czy powinienem stosować suplementy? Moim zdaniem jest taka możliwość i jest taka potrzeba, ponieważ kupując łatwo dostępne suplementy, możesz dostarczyć sobie dany składnik żywieniowy w sposób bardziej skondensowany, łatwiej przyswajalny, wygodniejszy i niejednokrotnie tańszy niż z konwencjonalnego pożywienia. Warto jest też zwrócić uwagę na to, że suplementy rzeczywiście mogą pomóc i mogą Cię zbliżyć do Twojego celu treningowego, ale tylko w momencie, w którym podstawowe rzeczy, czyli Twoja dieta i Twój trening jest dopięty na ostatni guzik. I wtedy suplementy mogą zrobić różnicę od 3 do 5%. Więc jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Pamiętam jak dziś odległe czasy, kiedy byłem młodym adeptem sportów siłowych i kształtowania sylwetki. Po każdym treningu, czym prędzej w popłochu biegłem do swojej szafki, żeby sięgnąć po BCA, białeczko albo przynajmniej tego marnego banana, żeby zahamować straszny, okrutny proces katabolizmu, który właśnie trawił moje mięśnie i nie pozwalał im rosnąć. I sprawiał, że wszystkie moje wysiłki, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki, szły na marne. Ale teraz, gdy jestem starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony i wiem, że strach ma wielkie oczy, nie wierzę w takie bajki. Ponieważ katabolizm rzeczywiście istnieje, ale nie jest taki straszny. Ponieważ pojawia się dopiero w momencie, kiedy pościsz 16 do 24 godzin. 16 w momencie, kiedy nie trenujesz, ponieważ osoby, które nie trenują, mają mniejsze pokłady glikogenu w mięśniach i w wątrobie. Osoby, które trenują i są w stanie zmagazynować więcej tego glikogenu zarówno w mięśniach, jak i w wątrobie, mogą nie martwić się o katabolizm nawet do 24 godzin. Więc dopiero po upływie tak długiego czasu możesz obawiać się, że białka Twoich mięśni na drodze procesu glukoneogenezy zostaną zamienione na glukozę i wykorzystane jako źródło energii. Kolejnym mitycznym powodem, dla którego powinieneś jak najszybciej pędzić do tej szafki i spożyć swoje białeczko, jest wykorzystanie tak zwanego potreningowego okna anabolicznego, które według mitów, legend i podań trwa 30 do 60 minut. Jest to taki szczególny, magiczny czas, który musisz odżywić swoje mięśnie, bo jeśli tego nie zrobisz, to one w ogóle nie urosną. I teraz w każdej bajce jest ziarnko prawdy i tutaj również, ponieważ rzeczywiście istnieje coś takiego jak powysiłkowa zwiększona synteza białek, ale trwa ona 24 nawet do 36 godzin i rzeczywiście w tym okresie musisz odżywić swoje mięśnie do tego, żeby się rozwijały. Jednak osobiście moją ulubioną bajką związaną z katabolizmem jest to, że musisz jeść co 2-3 godziny, 5, 6, 7 posiłków w ciągu dnia, żeby nie dopadł Cię ten katabolizm i żeby Twoje mięśnie były odżywione i mogły się rozwijać. Zapytacie w takim razie, no to jaka jest prawda? Prawda jest taka, że powinieneś jeść tyle posiłków, ile jest Ci wygodnie zjeść. Okay? Pamiętajcie, że zawsze musicie dostosować dietę do swojego trybu życia, a nie swój tryb życia pod dietę, bo w tą stronę bardzo mało prawdopodobne, że to się uda. Podsumowując, mało ważne jest, ile w ciągu dnia spożywasz posiłków, a bardzo ważne, ile łącznie w ciągu dnia spożywasz kalorii i z jakich makroskładników. Jeśli tego Wam mało i nie jesteście przekonani i żądacie twardych jak moje mięśnie dowodów naukowych, to pod spodem w opisie do tego filmu zostawiam dla Was link do badań przeprowadzonych przez Erika Helmsa, które jasno i wyraźnie rozwieją wszelkie wątpliwości i potwierdzą moje słowa.
Niestety bardzo często w swojej pracy trenera spotykam się z sytuacją, gdzie ktoś rezygnuje z dążenia do swojego celu treningowego z powodu rozczarowania. I często to rozczarowanie nie wynika z tego, że ktoś nie osiąga rezultatów w ogóle. Bardzo często jest tak, że ktoś jest rozczarowany, ale z tego powodu, ponieważ ma mało realistyczne oczekiwania, jeżeli chodzi o to, jak szybko, jak wielkie te rezultaty treningowe mogą być. Z drugiej strony, patrząc na to, co dzieje się w internecie, to naprawdę trudno się dziwić. Tak, wszyscy znamy te cudowne transformacje, gdzie ktoś w 30 dni był w stanie zbudować 10 kg mięśni, równocześnie paląc 10 kg tłuszczu i zamieniając się w czarnoskórego gracza NFL. Słuchajcie, nasze ciało jest bardzo plastyczne. Naprawdę jest zdolne do wielkich transformacji. Ale każda transformacja to jest proces, a każdy proces potrzebuje dużo czasu. Zacznijmy od sprawy trudniejszej, czyli od budowania masy mięśniowej. Tutaj sytuacja wygląda następująco. Im dalej w las, tym ciemniej. I co mam tutaj na myśli? Im więcej mięśni, masy mięśniowej już zbudowałeś, tym trudniej będzie Ci dokładać kolejne kilogramy masy mięśniowej. Im bardziej jesteś zaawansowany, tym trudniej będzie Ci o progres. W takim razie zapytacie, no to ile tej masy mięśniowej mogę zbudować w ciągu roku? No i tutaj sytuacja wygląda następująco. Jeśli jesteś osobą początkującą, jest to Twój pierwszy rok treningu siłowego i masz super dopięty trening, super dopiętą dietę, jesteś w stanie w ciągu pierwszego roku swoich treningów zbudować od 5 do 10 kg masy mięśniowej. Jeśli chodzi o osoby średnio zaawansowane, no to takie osoby na kolejnym etapie budowania masy mięśniowej mogą zbudować rocznie około 5 kg masy mięśniowej. I im dalej, tym trudniej. Jeśli jakiś zaawansowany już zawodnik albo osoba, która dźwiga ciężary i buduje masę już od lat, w ciągu roku zbuduje 2, może 3 kg masy mięśniowej w ciągu sezonu, czyli w ciągu roku, jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. W takim razie uśredniając, jeżeli nie jesteś już w pierwszym roku swojego treningu, tylko dalej jesteś bardziej zaawansowany, uśredniając można powiedzieć, że w przeciągu miesiąca możesz zbudować 0,5 do 1 kg masy mięśniowej dobrej jakości, bo nie o to chodzi, ile masy zbudujesz w ogóle, tylko ile zbudujesz dobrej jakościowo masy mięśniowej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o redukowanie tkanki tłuszczowej, sytuacja wygląda nieco bardziej optymistycznie i tutaj podobnie. Jeśli jesteś osobą bardziej otyłą i masz więcej tego materiału zapasowego, to pierwsze rezultaty przyjdą szybciej i będą bardziej okazałe. Ale taka generalna rekomendacja, jeżeli chodzi o tempo redukowania tkanki tłuszczowej, to jest powiedzmy od 0,5 do 1 kg na tydzień. Czyli w miesiąc możesz spalić zdrowo, rozsądnie do 4 kg tkanki tłuszczowej. I to w przeciągu miesiąca robi naprawdę dużą różnicę sylwetkową. Oczywiście muszę zaznaczyć, że te wszystkie normy, te wszystkie rekomendacje tyczą się osób, które mają dobrze dopiętą dietę, mają dobrze dopięty trening i trenują na sucho, czyli nie używają żadnego rodzaju wspomagaczy. Równocześnie pamiętajcie o tym, że są 3 rodzaje kłamstw. Małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystyki. Mimo wszystko, pamiętajmy o tym, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy jednym gatunkiem, ale bardzo mocno zróżnicowanym, jeżeli chodzi o predyspozycję do kształtowania sylwetki. Mimo wszystko sądzę, że tego typu ogólne, zdroworozsądkowe rekomendacje przydadzą się wielu osobom po to, żeby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania i niepotrzebnych frustracji. Słuchajcie, na koniec ostatnia, ale na pewno nie najmniej ważna sprawa. Wręcz przeciwnie, jest to sprawa wielkiej wagi. Niechybnie żyjemy w świecie, w którym zmuszeni jesteśmy do ciągłej rywalizacji. Rywalizujemy w pracy, o lepsze wyniki, rywalizujemy w życiu prywatnym, o to, żeby wszyscy nas lubili, o sympatię, rywalizujemy również na sali treningowej.
Jeśli chodzi o rywalizację sportową, o rywalizację o jak najlepszy wynik sportowy wśród osób trenujących sobie rekreacyjnie, już nagrałam na ten temat jeden film, który na pewno gdzieś tutaj Wam podlinkuję, żebyście mogli do niego wrócić. Według mnie taka rywalizacja u osób trenujących rekreacyjnie jest bezcelowa, ponieważ nigdy do końca nie będzie zdrowa, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Dodatkowo nigdy nie będzie sprawiedliwa, ponieważ jesteśmy naprawdę bardzo mocno zróżnicowani, jeżeli chodzi o nasze predyspozycje, które dostajemy z genami od swoich rodziców, a oni jeszcze od swoich rodziców. Jedyną osobą, z którą powinieneś rywalizować, jest ta osoba, którą co rano widzisz w lustrze. Tak. Chodzi o Ciebie samego. Powinieneś rywalizować sam ze sobą z dnia poprzedniego, z poprzedniego treningu. Powinieneś dążyć do samodoskonalenia. Powinieneś walczyć o to, żeby być jak najlepszą wersją samego siebie. Oj, zabrzmiało troszeczkę patetycznie, dlatego stop. To by było na tyle. Jeżeli usłyszeliście coś, co Wam się spodobało, jeżeli usłyszeliście coś, co Wam się przydało, jeżeli sądzicie, że to, co mówię, ma sens, Wasz krok. Podzielcie się tym ze znajomymi. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i już niebawem wracam z kolejnym materiałem. Na dzisiaj to wszystko. Z tej strony mówił do Was Miejski Drwal. Bez odbioru.